Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie podsumowanie czytelnicze sierpnia. Udało mi się przeczytać 9,5 książki, bo ostatnie nie doczytałam, ale jest to Azjatycki Bóg Świata i zostało mi tam trochę, jakoś około chyba 100 stron, więc 1/3 postanowiłam i tak Wam o tej książce opowiedzieć. Więc nie przedłużając, bo trochę tego jest, zaczynajmy i zaczniemy właśnie od Azjatyckich Bóków Świata. Udało mi się przeczytać 4,5 książki, właśnie tak jak mówiłam, i zacznę tutaj od Ukochanego równania profesora Yoko Agawy. Jest to książka bardzo, bardzo już popularna na BookTubie. Na pewno ją znacie, jeżeli oglądacie na przykład filmy Karoliny Kombuk. I też przede wszystkim przez nią właśnie sięgnęłam po tę książkę. I naprawdę bardzo się cieszę, bo jest to bardzo ciepła historia o matce, która jest gospodynią i właśnie jest tą gospodynią w domu profesora matematyki, który cierpi na taką przypadłość po jakimś wypadku samochodowym, że pamięta jakby tylko kilkadziesiąt minut ze swojego życia, a później ta pamięć się resetuje do czasu, kiedy miał 30 kilka lat. Więc no, jest to bardzo ciekawy koncept. Jest tutaj w tej książce też bardzo dużo matematyki, co wcale mnie nie powinno Was w ogóle zrażać i mnie też na szczęście nie zraziło, bo jest to po prostu bardzo ciekawe. Jest tutaj też sporo bejsbola, ja bejsbolem się kompletnie nie interesuję, a i tak ta książka mi się podobała. Jest po prostu pięknie napisana, bardzo ciepła, więc serdecznie Wam polecam. Trochę inna od wszystkich innych właśnie książek japońskich, które do tej pory czytałam. Później mam dwie książki z tej serii Tajfuny Mini. Jak widzicie, te książki są pięknie wydane. Jedyne, co mnie zdziwiło na początku, jak je kupiłam, to że na brzegach jest jakby tylko właśnie to zszycie. Więc jest to no, dosyć ciekawie wydane. Szczerze mówiąc, na początku myślałam, że to jest jakiś błąd i mi się trafił jakiś właśnie trefny egzemplarz, ale nie, tak to ma być. Ogólnie są pięknie wydane, są zszywane, co się teraz bardzo rzadko zdarza w książkach, więc polecam Wam, żeby je kupić. No po prostu są bardzo dobrze wydane. Ale nie to jest najważniejsze. Oczywiście najważniejsza jest treść. I jeżeli chodzi o te dwie książki, to właśnie Gorączka Złotych Rybek jest to powieść, a Cytryna to zbiór opowiadań. I zdecydowanie Cytryna bardziej przypadła mi do gustu. Szczególnie dlatego, że te opowiadania, przede wszystkim pierwsze opowiadanie, ono ma rytm. I to jest pierwsze takie opowiadanie chyba, które czytałam kiedykolwiek, które jest napisane rytmicznie. Widać, że te wszystkie opowiadania są naprawdę bardzo dopracowane. Tutaj też oczywiście mamy wstęp. W każdej praktycznie książce od Tajfunów mamy wstęp, który nam też pokazuje, kim był autor, jak to się stało, że zaczął pisać, jego całe życie i twórczość, jest wszystko właśnie opisywane, co jest świetne, no bo w takiej literaturze japońskiej to jest zupełnie inna kultura, my w ogóle tych pisarzy przeważnie nie znamy, przynajmniej ja nie znałam oczywiście tych pisarzy, więc fajnie, że można po prostu zobaczyć, dlaczego zaczęli tworzyć w ogóle taką ich mini biografię, zanim zaczniemy czytać samą książkę. Więc ten zbiór opowiadań naprawdę bardzo mi się podobał. Jeżeli chodzi o Gorączkę Złotych Rybek, to też powieść mi się bardzo podoba. Powieść, powiastka tak naprawdę, albo opowiadanie, no bo tutaj sam wstęp ma z 20 stron, a cała książeczka 80, więc no to jest 60 takich malutkich stron, ale też te strony są pełne treści, ponieważ tutaj mamy trochę taką historię o tym, że nie powinniśmy zawsze dążyć do ideału, bo możemy przegapić po prostu bardzo ważne rzeczy w naszym życiu i możemy się później czuć nieszczęśliwi, bo nigdy do tego ideału po prostu nie dotrzemy, więc no bardzo, bardzo dobre książki i zdecydowanie w ogóle polecam to wydawnictwo, bo wydaje bardzo dobrą literaturę i w bardzo fajnych wydaniach, co teraz tak nie zdarza się aż tak bardzo często. I później mam dwie książki z wydawnictwa Kwiaty Orientu. Pierwszą z nich jest Czarny Kwiat i jest to bardzo ciekawa historia, która jest oparta na faktach. Znaczy no tutaj to zdarzenie historyczne, czyli emigracja Koreańczyków na początku XX wieku do Meksyku, to jest fakt historyczny. Tak samo jak faktem jest stworzenie w Gwatemali Małej Korei. Właśnie ci emigranci stworzyli tam taką Małą Koreę. Ten kraj bardzo, bardzo krótko istniał.
Ale coś takiego się naprawdę zdarzyło, co jest bardzo ciekawe, bo nigdy o czymś takim nie słyszałam. I tutaj mamy historię właśnie tych emigrantów, to jak przybyli do Meksyku, oni ogólnie tam przybyli, żeby właśnie zarobić pieniądze i móc wrócić z powrotem do Korei, żeby kupić tam ziemię. Ale okazało się, że tak naprawdę zostali częściowo sprzedani, że zostali wykorzystywani, więc tutaj mamy historię właśnie tych Koreańczyków na różnych haciendach. Mamy tutaj też historię miłosną, ale ona jest bardzo ciekawie poprowadzona i nie dominuje w tej powieści, co mi się podoba, bo ja przeważnie nie przepadam za książkami, gdzie jakby ten romans jest na pierwszym planie. Książka jest też świetnie napisana, bardzo ciekawa, zdecydowanie mogę Wam ją polecić. No, jedna z ciekawszych książek chyba, które czytałam w tym roku. I ostatni Bóg Świata, którego właśnie jeszcze nie skończyłam, jestem tutaj, więc myślę, że no w tym miesiącu spokojnie skończę, bo mam jeszcze 3-4 dni sierpnia, więc bez problemu ją skończę. Stwierdziłam, że chcę Wam o niej powiedzieć. To jest kolejna bardzo dobra książka. Jest to Saharyjskie dni San Mao, czyli autorki pochodzącej z Tajwanu. I to jest zbiór opowiadań, kiedy właśnie mieszkała na pustyni, na Saharze, razem ze swoim hiszpańskim mężem. Jedyne, co mogę zarzucić temu zbiorowi opowiadań, to to, że nie są one do końca ułożone chronologicznie. Może nawet ta chronologia jest mniej więcej zachowana, ale niektóre jakby zdarzenia powtarzają się w kilku opowiadaniach, bo jakby tutaj San Mao pisała te opowiadania do gazet, z tego co kojarzę, to nawet do różnych gazet, więc często powtarzała niektóre fragmenty. Więc to może być trochę takie, wiecie, no czasami po prostu czytacie coś dwa razy, czasami ciężko jest się zorientować właśnie w chronologii, ale i tak zdecydowanie polecam Wam tą książkę. To jest też bardzo ciepła opowieść, bardzo zabawna o kobiecie, która właśnie pochodzi z Tajwanu, mieszka na Saharze, jest bardzo taka spontaniczna, inteligentna, taka rezolutna, wiecie, że naprawdę taka kobieta, z którą chciałoby się przyjaźnić, więc no naprawdę bardzo Wam polecam. I ten humor właśnie tej książki jest niesamowity. Dodatkowo można się nauczyć czegoś o właśnie ludziach, którzy mieszkają na Saharze, o jej emigracji. Tutaj też jest dużo takich ciekawych opowiadań właśnie o zderzeniu dwóch kultur, czyli właśnie ludzi mieszkających na Saharze i jej azjatyckiego pochodzenia. Jest tutaj dużo też o jej związku właśnie z Jose, z jej mężem. Jest też jedno bardzo fajne opowiadanie o próbie przekonania do siebie teściowej przy podróży do Hiszpanii, więc no naprawdę bardzo fajna książka i bardzo się cieszę, że po nią sięgnęłam. Cieszę się, że właśnie wydawnictwo Kwiaty Orientu wydało tą książkę. Z tego co wiem, to będą wydawać też kolejne i tutaj jest to samo, co w książkach z wydawnictwa Tajfuny, czyli na początku też mamy taki wstęp, kim była San Mao, jak doszło do tego, że zaczęła pisać, mamy też wstęp napisany przez nią, więc też mamy tutaj bardzo dużo ciekawych informacji. Więc ogólnie ten miesiąc bukoświatowy uznaję za naprawdę bardzo, bardzo udany. I teraz 5 kolejnych książek. Najpierw powiem Wam tak pokrótce o 3, które już dla Was recenzowałam. Nie będę się tutaj za bardzo o tym rozgadywać. Mam książkę Elena Ferrante, Zakłamane życie dorosłych, czyli kolejna książka Eleny Ferrante, znanej Wam na pewno z tetralogii neapolitańskiej. Bardzo dobra, bardzo przyjemnie się czytało i bardzo szybko. Mamy znowu ten właśnie ten klimat Neapolu, są tutaj opisane wszystkie ulice, więc tak naprawdę nic, tylko po prostu tam jechać i chodzić po ulicach śladami właśnie Ferrante, bo można w ogóle coś takiego zrobić. Ostatnio widziałam, że są nawet takie wycieczki w Neapolu, gdzie przewodnicy właśnie oprowadzają Was po tych samych ulicach, na których właśnie była tam genialna przyjaciółka, czyli właśnie ten pierwszy tom tetralogii. Więc też to swoją drogą jest ciekawe. Odsyłam Was do recenzji, ale ogólnie bardzo polecam tę książkę. Później Jeff Gwin, Co się stało w Johnstown, czyli reportaż totalny, jak ja to nazywam. Jest to reportaż właśnie o Jimie Jonesie i jego świątyni ludu, czyli kościele, który założył, od samego, tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem życia Jima Jonesa, bo tutaj też mamy historię jego matki, po właśnie samobójstwo i to, co po tym samobójstwie się zdarzyło. Serdecznie Wam polecam właśnie wrócić do recenzji. Ja tam raz się w ogóle też wspaniale przejęzyczyłam, bo powiedziałam, że Jeff Gwin wydał chyba biografię Marilyna Mansona. Oczywiście chodziło mi o Charlesa Mansona. I tak samo wiem, że tytuł, angielski tytuł wygląda inaczej.
Nie pamiętam, jak to szło, ale jest jakby właśnie droga do Johnstown, a nie co się stało w Johnstown. I tamten tytuł jest o wiele bardziej adekwatny, bo to właśnie jest droga, jaką pokonał Jimmy Jones do tego ostatecznego samobójstwa, a nie co się stało w Johnstown. To, co się stało w Johnstown, to jest ostatnie tam 50-70 stron, więc musicie być tego świadomi. I tutaj mam jeszcze Stiga Dagermana, Poparzone dziecko. Kolejna książka z serii skandynawskiej wydawnictwa poznańskiego, bardzo dobra, opowiadająca o młodym człowieku, który właśnie stracił matkę i dowiaduje się, że jego ojciec ma romans i miał romans, kiedy jeszcze jego matka żyła. Próbuje sobie z tym poradzić. Bardzo taka surowa proza, nie można tutaj praktycznie lubić bohaterów, ale i tak warto przeczytać tą książkę. To jest taka klasyka. Stig Dagerman też był bardzo takim charakterystycznym autorem, więc też zdecydowanie Wam polecam. I mam tutaj dwie ostatnie książki, z czego jedna bardzo mi się podobała, a co do drugiej mam mieszane odczucia. Ta, która mi się podobała, to jest książka Adriana Czajkowskiego, Dzieci Czasu, i jest to książka z gatunku hard sci-fi, takie typowe właśnie science fiction. I o co tutaj chodzi? Mamy tutaj, ludzkość jest jakby już o wiele bardziej zaawansowana i zaczynają przylatywać na inne planety i tworzy taką terraformację. Zaczynają terraformować planety, żeby właśnie były takie same jak Ziemia. I zamierzają wpuścić na jedną z takich już terraformowanych planet małpy i nanowirusa, który ma spowodować, że te małpy się będą o wiele szybciej rozwijać, także jak ludzie wrócą na tą planetę, to będą tam już rozwinięte, właśnie tak naprawdę już, wiecie, ewolucja postępuje tak szybko, że to są praktycznie już ludzie, ale nie są aż tak bardzo rozwinięci, żeby jakby byli bardziej rozwinięci niż ci ludzie, którzy tam przyjadą, żeby jakby mogli nad nimi zapanować w jakiś sposób. Oczywiście coś się nie udaje i na planetę małpy nie docierają, jednak dociera nanowirus i on zaczyna się rozwijać przede wszystkim w pająkach, więc pająki stają się taką, wiecie, bardzo zaczynają być bardzo inteligentne, tworzy swoje miasta, zaczynają myśleć. I to jest bardzo ciekawy koncept. Tutaj tak naprawdę z powrotem ludzie docierają bardzo, bardzo późno na tę planetę, więc no mamy opisane jakby dwie linie, może nie linie czasowe, tylko rzeczy dzieją się w dwóch miejscach naraz. Jedne to jest statek kosmiczny, który aktualnie gdzieś tam próbuje znaleźć jakąś planetę, a drugi to jest właśnie to, co się dzieje na tej planecie, gdzie żyją pająki. Bardzo ciekawa książka, dosyć trudna, ponieważ jest tutaj bardzo dużo właśnie takich aspektów, jak te pająki myślą, jak rozwijają swoją cywilizację, bo rozwijają trochę podobnie do ludzkiej cywilizacji, ale jednak inaczej, bo też komunikują się inaczej, wiadomo, to zupełnie inaczej wygląda. Zakończenie troszkę mi się nie spodobało, bo było takie, nie chcę Wam spoilerować, ale wydaje mi się, że można było to trochę inaczej rozegrać, ale to jest tylko pierwszy tom serii. Już po angielsku jest drugi tom, mam nadzieję, że będzie też wydany drugi właśnie po polsku, bo jednak takie właśnie hard science fiction myślę, że lepiej jest czytać po polsku, bo po angielsku to by mi zajęło pewnie w ogóle 2 lata, zanim to przeczytała. I ostatnią książkę, którą tutaj mam, jest to Świeży, Nico Walkera. I to jest właśnie ta książka, o której mam bardzo mieszane odczucia, trochę bardziej nawet w stronę negatywnych, chociaż jak zaczynam o niej trochę bardziej myśleć, to nie jest aż tak źle, ale może po prostu, nie wiem, coś sobie próbuję tutaj wytłumaczyć i próbuję zrobić tak, żeby naprawdę mi się spodobała, bo wielu osobom się podoba. Ale o co chodzi? To jest książka o człowieku, który wyjeżdża do Iraku, zostaje żołnierzem, sanitariuszem, opowiada o tym, co się w tym Iraku działo i później jak wraca, ma niezdiagnozowany syndrom stresu pourazowego, czyli coś, co jest bardzo, bardzo częste u żołnierzy wracających z misji właśnie na przykład w Iraku, w Afganistanie, wszystkich żołnierzy najprawdopodobniej. I zaczyna brać narkotyki, jego dziewczyna też bierze narkotyki, są razem w tym nałogu i w końcu są już na takim skraju, że on zaczyna napadać na banki. Jest to trochę autobiograficzna powieść, ponieważ właśnie autor teraz, w tym momencie siedzi w więzieniu właśnie za napady na banki. Był też żołnierzem, był sanitariuszem. Tylko, że ta książka ogólnie z założenia powinna być ciekawa,
I z założenia ona to jest ważna książka, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo o tym właśnie, jak wygląda życie żołnierza na misji, jak bardzo to jest trudne, cały czas zmagasz się tak naprawdę z tym, że musisz kogoś zabić, jak to zupełnie inaczej wygląda, ponieważ tak jak Niko właśnie mówił w różnego rodzaju wywiadach, to oni tam przyjechali, żeby okupować ten kraj i w większości to oni szukali jakby możliwości bitwy, możliwości zabicia innej osoby, właśnie Irakijczyków, więc z tym sobie nie mógł poradzić. I to wszystko tu jest opisane. I to naprawdę bardzo dobrze. Jest opisane później to właśnie, jak wrócił i nikt się tak naprawdę nim nie zajął. Sam sobą zająć się nie umiał, dlatego właśnie wpadł w ten nauk, żeby jakoś sobie poradzić ze sobą. Jest tutaj opisane to, jak bardzo negatywnie siebie właśnie odbiera. Tylko że to wszystko jest okraszone straszną ilością mizoginii, wulgaryzmów, obrzydliwych opisów i naprawdę mnie jest ciężko zaszokować i przeważnie rozumiem takie zagrania w książkach, ponieważ no też rozumiem tutaj, że jakby no autor chciał pokazać to, jaki był, ale według mnie ta książka przede wszystkim ma szokować, a ja na takie chwyty no za bardzo nie lubię takich chwytów właśnie, że wiecie, wydajmy książkę, która będzie szokować i wszyscy będą, nawet jak będą mówić, że jej nie cierpią, to ktoś i tak ją przeczyta, no bo będą właśnie takie opinie o niej, że to będzie coś świeżego właśnie, coś nowego, ale według mnie można było napisać lepiej tą książkę. I tutaj też rozmawiałam trochę z wydawnictwem i myślę, że właśnie tą książkę dostałam od wydawnictwa poznańskiego i myślę, że nie będę robić osobnej recenzji, bo już tutaj się rozgadałam, więc chyba to wystarczy. Ale właśnie rozmawiałam z wydawnictwem i też pani Kasia mi powiedziała, żebym poczytała trochę wywiadów właśnie z autorem. Ale ja nie tylko poczytałam wywiady, ale też posłuchałam, bo na YouTubie też można takie krótkie wywiady z nim usłyszeć. I co też mnie bardzo ubodło, to to, że zupełnie inaczej się czyta te wywiady, wiecie, no tam jednak jest korekta i wszystko, a jak się słucha tego wywiadu, no to autor za bardzo nie umie się wypowiedzieć na temat na przykład swojej książki, co mnie trochę tak dziwi. No też pod sam koniec tutaj mamy takie posłowie i właśnie sam Niko mówi, że no, że gdyby nie korekta, gdyby nie to wszystko, no to nie wie, czy w ogóle by napisał tą książkę, no i ta korekta naprawdę była zrobiona bardzo dobrze, bo ja wątpię, żeby autor napisał coś takiego sam. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ja tutaj nie chcę mówić, że ktoś nie może pisać książek, bo tak naprawdę, jak widać, książkę może wydać każdy i naprawdę ona się może ludziom podobać, bo ta książka się naprawdę ludziom podoba, więc to jest fajne, bo mamy inne gusta, ale to jest dla mnie trochę dziwne. Nie wiem, nie wiem, co mam myśleć o tej książce. No aktualnie jestem chyba trochę bardziej na nie, bo mam ochotę poczytać właśnie o jakąś książkę o ludziach, którzy wrócili z Iraku, którzy mają jakieś problemy, żeby też więcej o tym wiedzieć, ale tutaj jest za dużo próby szokowania, za dużo próby po prostu zrobienia wrażenia na czytelniku, nie tym, czym powinno się zrobić wrażenie. Może tak. I na tym zakończę, już więcej o tej książce raczej mówić nie będę. Więc to by było wszystko. Dzięki za oglądanie, troszkę się rozgadałam. Dajcie znać, co wy czytaliście na azjatyckie buki świata i co w ogóle przeczytaliście w zeszłym miesiącu. Dajcie znać, czy czytaliście świeżego, bo chyba nie wiem, czy jeszcze była, chyba jeszcze nie było premiery, ale czy zamierzacie przeczytać właśnie świeżego? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A jeżeli właśnie już mieliście okazję go czytać, bo chyba nawet daje nam się, już jest dostępny, więc jakby coś to tam możecie go dostać, dajcie znać. Jestem też bardzo ciekawa, co będziecie sądzić o tej książce. I to już było wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.